Przy okazji wizyty na cmentarzu podgórskim warto odwiedzić grób legendarnego piłkarza Krakowi, sportowca stulecia pasów, grób Józefa Kałuży. Jak tam trafić? To niezwykle proste. Zaczynamy od kaplicy cmentarnej, a w zasadzie od tej studzienki, która znajduje się dokładnie na wysokości kaplicy. Takie studzienki będą dla nas idealnym punktem odniesienia w drodze na grób Józefa Kałuży i bardzo ułatwią jego odnalezienie. Po lewej stronie studzienka, po prawej kaplica i ruszamy w górę cmentarnej alei. Gdy po drodze miniemy drugą i dojdziemy do trzeciej studzienki, nie skręcamy w pierwszą alejkę w lewo ze schodkami, ale w drugą alejkę w lewo. Oznaczenie na słupku, pas 2, upewni nas, że jesteśmy na dobrej drodze. Na końcu tego odcinka skręcamy w prawo i jesteśmy na miejscu. Powodzenia!